Siemanko, z tej strony Kamyk i dzisiaj chciałbym wam pokazać ustawienia pada, ustawienie kamery i wszystko to, co jest niezbędne, gdyż często dosyć pytacie mnie, jak Kamyk masz ustawione to czy tamto, no i dzisiaj wam to po prostu w szybkim filmiku pokażę. Tak więc zacznijmy od kamery. Kamerę mam ustawioną na telewizyjną 3 w online i oczywiście w karierze. No tam gdzie gwiazdy praktycznie nie gram, dlatego jest tak. A jeżeli chodzi o ustawienie kamery, nie mam jakiejś specjalnej, mam po prostu ustawioną domyślną. Z tego powodu, że po prostu gdy gramy gdzieś jakiś turniej offline, to tam nie ma ustawień kamery. Tam kamera jest domyślna i trzeba się do tego przyzwyczajać. Na niektórych stadionach jest inna, no i do tego po prostu trzeba się przyzwyczaić. Tak więc telewizyjna 3 i ustawienia kamery domyślne. Dalej, przejdźmy do kontrolera. Kontroler. Na początku ustawienia, czy mamy asystę, wspomaganie, czy mamy ręczne. Tak więc tak, tu mamy taką przełączanie automatyczne przy wysokich piłkach, automatyczne przełączanie, brak wspomagania, sam to sobie zmieniam po prostu. Pomoc przy sile podań mam wyłączony, pomoc przy podawaniu mam asystę, przy podawaniu prostopadłym również asysta i przy strzale również asysta. Pomoc przy dośrodkowaniach mam ręczne. Następnie pomoc przy podaniu górą, asysta, wspomaganie grep bramkarzem częściowa, analog sprint wyłączony, analogowy sprint wyłączony, no i obrona oczywiście taktyczna. Dalej, przejdźmy do ataku. Mam ustawienie po prostu klasyczne, kontroler jest taki sam jak widzicie, prawie mam, mam Logitech F310, jeżeli chcecie sobie sprawdzić, to mogę umieścić link na dole. Więc prostopadłe podanie na Y, lob na X-ie. No tutaj macie wszystko podane, więc nie ma sensu, żebym wam to tłumaczył. Po prostu są to ustawienia klasyczne. Nic tutaj nie zmieniałem. W obronie mamy oczywiście podobnie. Ustawienia klasyczne. Tak więc to było na tyle. Tak prezentuje się moje ustawienia. Tak się prezentują moje ustawienia, więc mam nadzieję, że już nie będzie takich pytań o ustawienia pada i ustawienie kamery. Tak więc to było na tyle. Dzięki za szybki, taki krótki odcinek. Mam nadzieję, że co niektórym wam pomogłem. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Na razie.